Piękne, wiosenne już tulipany, domowe wypieki, musujący napój i przede wszystkim wspaniała atmosfera czekały na wszystkie panie, które wieczór 8 marca zdecydowały się spędzić w Oleśniku. Obchody Dnia Kobiet zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury zgromadziły ponad 100 pań, choć o frekwencję do samego końca drżał gospodarz tego miejsca, radny Jerzy Kowalczyk. No piękne panie z Oleśnika i z okolicy. Chciałem wam złożyć w dniu dzisiejszym wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia. I przede wszystkim dziękuję za duże przybycie, bo się nie spodziewałem, że aż tyle przyjdzie. Ile to jest? Obyście się dobrze to czuły i dalej, żeby się to ciągło jak w dobrym kierunku. Jak widać, humory dopisywały od samego początku, sala wypełniła się po brzegi, a sama uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od życzeń składanych przez wójta Kamila Ładziaka i przewodniczącego Jacka Bakalarczyka. Chciałem z okazji waszego święta złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, tych zawodowych, tych osobistych. Jak najwięcej uśmiechu na twarzy, żeby zawsze te twarze były rozpromienione dzięki mężczyznom, którzy będą odpowiednio dbać o to. Także jeszcze raz, wszystkiego najlepszego. W imieniu własnym, w imieniu Rady Gminy tej części męskiej chciałbym wam złożyć życzenia. Drogie panie, powiem najdroższe, bo cóż jest wart świat bez was, jako matek, babci, żon, leżanek, narzeczony. I w związku z tym, drogie panie, chciałbym wam w tym dniu dzisiejszym życzyć dużo zdrowia, szczęścia, zadowolenia z pracy, zadowolenia w życiu osobistym, prywatnym i to, co wymarzone, żeby stało się spełnione. Po tych miłych słowach przyszedł czas na czyn. Panowie obdarowali panie tulipanami, wzniesiono też toast za zdrowie wszystkich mieszkanek gminy Bełchatów. Gwiazdą wieczoru była Marta Ławska, mieszkanka Bełchatowa, uczestniczka telewizyjnego programu X-Factor. Marta występowała już w tym programie 2 lata temu, teraz próbuje ponownie. Jeszcze w marcu widzowie TVN-u będą mogli wysłuchać jej interpretacji utworu The Beatles. Przybliż się do mnie, będzie zasięg. Let it be, oh let it be.
Marta, wiem, że nie bardzo lubisz mówić o X-Faktorze, ale nie mogę nie zapytać o ten program, bo to była twoja przepustka, mam nadzieję, do wielkiej sławy. Jest wiele osób śpiewających. Jak ich przekonać, żeby wyszli z domu? Powiedz coś na swoim przykładzie, że warto pokazać się światu. To znaczy, według mnie każdy powinien próbować. Jeżeli ktoś nawet wątpi w swoje siły, to dalej powinien się starać. Ja, mimo że w tamtej edycji myślałam, że jestem przygotowana już do tego, ale jednak no, to nie było to. Ja do tego dorosłam i wydaje mi się, że każde takie doświadczenie jest czegoś warte. Dlatego też wszystkie osoby, które by chciały wystartować w jakimś programie, na pewno powinny wyjść z domu przede wszystkim i pokazać się gdziekolwiek, bo Anusz to jest ich droga tak naprawdę. I jeżeli będziemy próbować i będziemy siedzieć w domu, to się nic nie stanie i nikt do nas nie przyjdzie sam. Także to jest ciężka praca. Mówię, ja zapracowałam też na to bardzo ciężko, żeby wyjść tam, gdzie teraz jestem. I mam nadzieję, że to się będzie dalej rozwijać. Po prostu no, jestem zadowolona, że to się tak kręci wszystko. Ale twoje życie to nie tylko X-Faktor. Co jeszcze robi na co dzień Marta Ławska? Na co dzień Marta Ławska trenuje. Bardzo ostro trenuje, bo chce zostać trenerem fitness. Także aktualnie jest to zumba, jest to aerobik i tak dalej. Dbam o swoje ciało przez to samo. A tak naprawdę to szykuje się właśnie do zawodu trenera, mam nadzieję. Marta Ławska zaśpiewała dla mieszkanek naszej gminy najpiękniejsze przeboje polskie i zagraniczne. Nie ma co ukrywać, występ przypadł paniom do gustu. Nie brakowało momentów, kiedy sala śpiewała wraz z artystką. Kobiety zadowolone, uśmiechnięte. Myślę, że wspomnienia będą naprawdę fajne. Bo to nie jedne panie dawno gdzieś nie były, może na jakimś występie. Tu piękna piosenkarka zaśpiewała. No i w ogóle przyjęcie myślę, że naprawdę godne uwagi. Było bardzo ładnie, bardzo miło. Pani pięknie śpiewała. Organizacja poczęstunku też była wspaniała. Miała pani wcześniej okazję czy możliwość słuchać Marty Ławskiej? No niestety. Żałuję. Pewnie trzymała będzie pani teraz kciuki za jej postępy w programie X-Faktor. Oczywiście. Jak za wszystkie bełchatowianki wszędzie i bełchatowian. Wspaniało jest teraz i mamy się z czego cieszyć jako my kobiety ze wsi. Po prostu i mamy wspaniałą gminę, wspaniałych pracowników, wspaniałych radnych, z którymi możemy o wszystko się spytać, dowiedzieć. A jak się pani dzisiaj bawiła? Oj, bardzo wspaniale. Bardzo się cieszę, że tak nas to spotkało. No, że panią tą Martę mamy taką fajną, że tak fajnie śpiewała. No mamy się z czego naprawdę cieszyć, tak dawno, dawno już nie było. Chciałabym serdecznie podziękować całemu zarządowi gminy w imieniu pani z Olesznika za zorganizowany Dzień Kobiet. Było przepięknie i bardzo miło, za co serdecznie panu wójtowi i Radzie Gminy dziękujemy. To był naprawdę miły wieczór. Szkoda, że Dzień Kobiet jest tylko raz w roku. Wszystkim mieszkankom naszej gminy solennie obiecujemy, że i za rok staniemy na wysokości zadania. Trzymajcie nas za słowa.